Witajcie w kolejnym odcinku Dobra Rzucę. Dzisiaj po raz kolejny kontynuujemy naszą przygodę w puszczy i gramy sobie w Dungeons and Dragons. W tej kolejności to miałem przez ten cały czas powiedzieć. Ja jestem Tymon, wasz skromny mistrz gry i ze mną są moi cudowni gracze. Przedstawcie się, gracze! Michał, Kasjan, Mieszczuk pierwszy raz w lesie. Ola, Lori. Damian, Malak, chyba druid. Krzysiek, Grombir, barbarzyńca. Super, znamy nasze imiona, więc zagłębmy się w tą puszczę! Nasi bohaterowie odwiedzili Turerima, porozmawiali z tamtejszymi elfami, zostali i zgłosili się na prawdopodobnie może niezbyt łatwą misję, może niektórzy by powiedzieli, że samobójczą misję, prosto do puszczy, choć Aurelia, która żyje w Turerima i wysyłała, naprawdę ma nadzieję, że z tej puszczy wrócą. Miejmy nadzieję, że miejmy nadzieję, że niezwykły las nie wchłonie naszych bohaterów, jednak wrócą o zdrowych zmysłach. Postawili pierwsze kroki w niezwykłym lesie, dowiadując się, że on jednak faktycznie nie jest tak bardzo przyjemny, jak wyglądał z zewnątrz. Jest tu ciemniej, jest tu mroczniej, zwierzęta są nastroszone, a oni są tam sami. Więc, droga drużyno, co robicie? Szukamy dzika, chyba, tak? A nie szukamy kasztanów? Ale dziki jedzą kasztany. Z tego co ja kojarzę, dziki mogą zostawiać ślady, a kasztany nie. Kasztany rosną na drzewach? Ale spadają. To nie najłatwiej znaleźć drzewo niż kasztana? To szukajmy dzika, kasztanów i drzew kasztanowych. Druidzie, i pałacu, bo jak ktoś znajdzie pałac, to żebyśmy go nie ominęli. Jesteś to ogarnąć. No tak, właśnie. Tak też myślę. Dobrze, dajcie mi chwilę. Zaczynam od tego, że biorę swój fetysz i rzucam sobie zaklęcie. My nigdy nie dojdziemy, jak on będzie ciągle siedział. Dobre jagody. Robisz dobre jagody. Robię dobre jagody. To jest rytuał? Nie. Nie, to jest jedna akcja, po prostu czar. Rzucam. Teraz rzucam sobie kolejny czar, wskazówki na siebie. I chciałbym jeszcze raz przyjrzeć się puszczy. Przeglądam się. Przyroda. Przyroda, nie sztuka przetrwania. Nie, badasz las, więc... 14 i wykorzystuję swoje wskazówki. Mam 18. Co widzę w tym lesie? Las nie jest dla ciebie do końca naturalny. W sensie, patrzysz na przykład na zerwane pnie, na zerwane jakby na ślady na nich, badasz korę, łamiesz gałązkę, żeby zobaczyć, jak tam wyglądają sęki. Po pierwsze, te drzewa nie wyglądają w ogóle naturalnie. W sensie, wyglądają jakby były stworzone magicznie. I wiesz, że na przykład są takie zaklęcia, które potrafią na przykład przyspieszyć wzrost. Jednak ta magia, która stworzyła je, nie do końca jest druidzka. Jest raczej możliwe, że to jest efekt uboczny jakiegoś czaru. Od razu też zwracasz uwagę, że w ogóle ruszasz liśćmi, one wracają na swoje miejsce, gdzie były. Są czasami zbyt usztywnione. Jakby dmuchasz w nie... Próbuję złamać gałązkę. Łamiesz gałązkę. Jest ona, wydaje się, no, jakby pękła jak sucha. Jest żywa. Patrzysz sobie na to, tak oceniasz sobie wiek tego lasu i masz takie, no tak, no ma faktycznie równe 700x lat. W sensie ma 700 tam powiedzmy 10, 715 lat. I masz takie, ale to drzewo wygląda na o wiele starsze. Powinno być, jakby widzisz, że to jest mega nienaturalne. I to nie jest coś, co na przykład stworzyłaby magia druidzka. I faktycznie są tu różne drzewa, a niektóre nie powinny być w ogóle w tym ekosystemie. Po prostu, pff, jakby ktoś wybuchł las. Nawet się nie zastanawiał, jak powinien wyglądać. Nawet kolory są dziwne. To nie jest taka ładna zieleń, to nie jest taka nawet na igły. One są wszystkie lekko albo ciemne, albo jakby
machnięte jakimś takim, nie powiedziałbym olejem, ale są bardziej ścienione, są idące w ciemna zieleń niż ten. Nie wygląda to jak taka jak knieja koło twoich okolic. W ogóle nie wygląda jak tak powinno być. Ten las jest bardzo nienaturalny. Zdecydowanie tak. Powinniśmy mieć broń pod ręką. Być przygotowani, czujni, a ja potrzebuję 10 minut. Wiecie, no i musicie się pozwalać. Siadam na ziemię i zaczynam medytować. Znowu. Ile tak minęło czasu od momentu wejścia na ziemię? Kilka godzin. Wierzcie, że już tak powoli, jest już tak godzina mocno popołudniowa, bym powiedział. Na nasze 16, 17. Może poszukamy tu dookoła kasztanów, tak żeby się nie rozdzielać więcej niż wzrok. Ale macie siły, żeby iść dalej, czy generalnie bo sobie... Bo już dość długo idziecie. Czy chcemy sobie zrobić małą, wesołą przerwę? Będziemy chodzić po nocy? Mi to nie przeszkadza. No dobra, wywalam tobół. Okej, okay, po prostu tam gdzie staliście, rozkładacie obóz. No dobra, ten medytuje, więc co robicie? Zbieram jakby... gałązki, żeby rozpalić jakiekolwiek ognisko. Okej. Okay. Ja przeszukuję te rzeczy z wozów, żeby móc sobie zabrać jakieś... Znaczy, toboły mieliście, nie? Toboły. Plecaki, worki. Sorry, to z tobołów i szukam właśnie jakichś rzeczy do jedzenia. Są tam głównie suche prowiant, jakieś takie lambaso podobne chlebki. Raczej suche. Nie wiem, czy mogę użyć słowa lambas, nie wiem, czy to jest trademark. God damn. Sucharki. Lambas przez z. Lambas z. Jakieś takie sucharki, jakieś takie... Nie ma warzyw. Są owoce, warzywa, są też coś w rodzaju bakali. W sensie dostaliście trochę świeżego jedzenia. Mięso jest też suszone mięso. A typu woda? Właśnie takie. Tak, bukłaki z wodą też normalnie macie. Dobra. Dostaliście cały szpej na to, żeby przetrwać około tygodnia, dwóch, tak? Choć przy waszym jedzeniu albo jakby część wiecie, że musicie zjeść na przykład od razu, czyli świeże rzeczy, a reszta może trochę dłużej potrwać, bo jest specjalnie tak przygotowana, nie? Rzucimy na sztukę przetrwania. Dobra, co robi reszta? Ja obkładam miejsce, gdzie będzie ognisko kamieniami. Tak trochę, wiesz, żeby rozpalając ogień nie poszedł z tym pół lasu, chociaż się nad tym zastanawiam, czy nie byłoby to wyjście. No. I gdzieś? 12. Okej, okay, to jest spoko. Znalazłeś wystarczająco dużo badyli takich suchych, leżących na ziemi ze ściółki, że coś stanie z tego rozpalić ognisko. Minęło 10 minut. Co rzucałeś? Wykrycie magii. Świeci ci... Las ci robi taki shimmering. W sensie to jest taki... On się wydaje brokatowy mocno. W sensie tak, bo wykrycie magii działa tak, że jakby masz taki radar i niektóre rzeczy ci po prostu zaświecą się, więc zrobisz takie pum, jak radar i faktycznie cały raz zaświecił się, jakby był obsypany brokatem. Mhm. Nie cały, w sensie, że te drzewa, wydaje ci się, że jakby te żywice, która jest w nich i niektóre elementy są magiczne i one pulsują. No i świeci się oczywiście medalion, nie? Dobra. Czy mogę wiedzieć, jaki to jest rodzaj magii? Tak, możesz. To jest coś trochę przywołania, trochę nekromancji, trochę transmutacji. To jest taka, wydaje ci się, że widzisz kilka na raz. Okej. Okay. Okej, no to ja podchodzę do płaskiego kamienia i wyjmuję rzeczy. No i najpierw szybko kroję warzywka. Odkładam je, kroję. I potem wybieram mięso. Jest tam kurczak może. A czy znalazłbyś kości jakieś takie ala ucice czy coś? Wydaje ci się, rzuć sobie na śledztwo. Muszę rzucać na śledztwo, żeby stwierdzić, czy jest tam kurczak. Tak. No proszę. 11 plus 5, 16. Znajdziesz tam coś, co mogło być kurczakiem. Mi się nadaje. Albo psem. albo gołębiem. Z nadzieją mam nadzieję, że wróbelki. To kurczak. Ale raczej to jest, wydaje się, że to jest ptactwo. Tak. No i podbieram komuś kociołek, bo sama nie wzięłam sobie. Więc kładę kociołek na miejscu, tam gdzie były przygotowane ognisko. No i wrzucam te rzeczy razem z wodą i mieszam. Okej, okay. Rozpalasz? No oczywiście. Już nie musisz za to rzucać, tak ja mam. O, dziękuję. Chodnie rozpalono, więc trafię no szybko. No, to co robicie?
Ja patrzę na to, co oni robią i chciałbym sobie sprawdzić, czy to na pewno jest dobre miejsce na obozowanie. Rzucę na sztukę przetrwania. Dobra. Najpierw rzucam wskazówki. Okej. Okay. Wskazówki to jest sztuczka, nie? Tak. 10. Jest okej. Okay. Wydajesz w porządku. Nie dzielisz tą informacją z Likim. No, tam gdzie staliście, no w trochę polanki, trochę badyli, trochę tego, ale jest ognisko, chyba będzie git. No to luzik. Będzie dobrze. Czy jest tam może w pobliżu jakieś duże drzewo? Tam jest pełno drzew. Ale takie duże, większe. Wszystkie są duże. W sensie to... Nie... A mają w środku tę dziurę w środku. Dziuple? Dziuple, tak. Tak, nie, rzucę na percepcję. Nie, już było tak. Nie. Nie, moja dziupla. Ile? Jeden. Z jedynka to nawet nie dodawaj, bo jedynki nie zliczasz bonusów, to jest jeden. Widzisz drzewa, szukasz dziupli, zamiast dziupli znalazłaś ślimaka. Wszystkie drzewa masz wrażenie się przed tobą zamknęły. Jakby... są blank. Nie mają dziury, nie mają... w ogóle nie wyglądają też jakby dzięcioły je próbowały udziabać. Nic, po prostu kora. Wszędzie drzewa. Duże drzewa. No dobra, no to w takim razie zbieram sobie mech i liście. Cool. Okay. Mam wrażenie, że jesteśmy cholernie dobrze przygotowani na tą wyprawę z tej puszczy. Tak. Mamy wszystko pod kontrolą, wszystko idzie dobrze. Tak. Kto trzyma pierwszą wartę? I układam się do spania. Czekajcie, jeszcze nie zjedliście. Nie, już zjadłem. Jest suche mięso. Tak? No. No nie. Ja tu rosół robię. No to będzie na kasa na jutro. No dobra. A ktoś jest głodny? Bo jest gotowy już. Ktoś zabrał ze sobą alkohol? No ja. A co, wy nie macie? Mamy. No właśnie. Nie mam. Ja mam swoje piwo, sam ważę. Ooo, a nie chwaliłeś się wcześniej. No przeważnie jak się chwalę, to wszyscy chcą próbować, a no właśnie chciałem to powiedzieć. Litrową meczkę. No to akurat dzisiaj na pierwsze pół godzinki starczy. Wiesz, pamiętaj o tym, że jak będziemy to mieć w swoich brzuchach, to będzie nam lżej iść dalej przez tą puszczę. Dziwna ta puszcza. Kto wie, czy jutro wyjdziemy stąd. No, to czym bardziej trzeba wypić wszystko. To dzisiaj pijemy moje, jutro twoje. Dobra. Jak oni się zasiadają tak do butelekowania, to ja się... nie omieszkam spróbować rosołku Lori. Rzuć sobie na... matko, moment. Nie, teraz musi być duże. Rzuć sobie na... tam jest coś takie jak prezentacja. Jak to? Na dole będzie coś jak prezentacja, bo to się performance po elficku nazywa. Od charyzmy to jest. Występy. To nie. To rzuć sobie na zręczność, po prostu. Okej. Trzeba być zręczna w tym, co robisz. Jest! 23. To jest najlepszy rosół, jaki jadłeś w życiu. Daj! Nie! Cały światopogląd mi zniszczyła teraz. Tylko mogę tak... Ej, zostaw balans! Zajebisty rosół! Duży jest, faktycznie może mieć duży apetyt. Zajebisty rosół! Nie wiesz jak. Nie wiesz jak. Ale to jest tak dobre! Ja mówię, jak ginąć, to z pełnym żołądkiem. Tam po prostu jesteś zmęczony. Albo utrułany. Ja uzdrawiam piwo. Chcesz trochę? Zastanawiam się przez chwilę, ale nie. Decyduję się. Lipowe. A jedno drugiemu nie przeszkadza. Nie. Jak będę mieć kasa, to nie będzie mi się chciało iść. Ty cię szłeś latać. Nie będzie kaca. To jest najlepsze rozwiązanie na kaca. Nie, po lataniu się bardzo krzywo. Wlewam trochę do kubka. I stałem obcie. No nie, będę lecieć krzywo. Pijam sobie trochę. Na mnie nie patrz. Pijemy. Ja nie patrzę, ale musisz wypić za wyprawę. Nie piję piwa. A trochę tam było. Beznadziejne jest. No jak sam je żuwam? Sam je ważyłem. Żuwam, że jest coś nie tak. Z moimi przyjaciółmi. Nie pijam piwa. Przecież mówiłeś, że nikt cię nie lubi. Z Moratem i Kamirem. Z druidów. A okej. Okay. Masz kolegów? Przyjaciół. Morata i Kamira. Nieważne, przystawiam nos do tego resztki rosołu. No. Nie, dzięki. Za przygodę. Zdrowia. Rosołem przybijam. Zajebisty rosoł. Okej. O czymś rozmawiacie, czy już chcecie robić wartę? Ja śpię.
Okej, ty poszedłeś spać. Ja się zgasnę, się zawinął, kufel przytulił. Pierwsza Marta. Ja się przykrywam mechem i liśćmi, żeby nie było mnie widać. Okej, okay. Rzuć sobie na ukrywanie się. 17 to jest? Ukrywanie się powiedziałeś? Tak, no powinno być ukrywanie się. To skradanie się. Skradanie się, przepraszam. No to mam plus 8, więc... dobra. 25. To jest... Ile? Lori wam zniknęła. Maj, nie możecie... Jakby położyła się i... Nie ma jej. Kogoś tam brakuje. A wy? Serwicie? Ja pierwsza Warta. Idziesz spać? Siedzisz? W maturze... Ja krótko potrzebuję odpoczynek, więc... Możesz wziąć pierwszą, nie ma problemu. Oprać. Czemu nie pijesz alkoholu? Bo nie lubię? Miód piję. Ale to jest bardzo dobre piwo. Co to jest piwo? A widzisz? Piwo to taka zupa. Nie, nie, nie. Ty nie byl to z zupą. Bierzesz wodę. Czyli rozumiem, że mogę włożyć tam... Bierzesz chmiele. Mogę tam włożyć kawałek mięsa, bierzesz i ugotować wody. To. Dorzucasz drożdże, to zaczyna fermentować. Bierzemy sobie drzewo, ono jest już takie wyschnięte, biedne. Zalewamy je wodą, dodajemy wszystko, czekamy, aż będzie fermentować. Często się zdarza, że takie drzewo potem odżywa. I rośnie sobie dalej. No okej, okay, no ale co, co to mam teraz? Wypić to coś? No, śmiało. Znaczy tam się trochę igieł powpadało i liści, ale... Rzucę na intuicję. A to rzucę na przekonywanie. Zrobimy sobie przeciwstawne. Równe i większe. Gdzie jest przekonywanie? Perswazja, tak? Tak. 15. Powiedz mi, jakie są twoje intencje w obecnej chwili? No żeby spróbował. I czy w sensie myślisz, że to jest dobre, tak? Że to jest... No sam towarzyłem, jak ma być niedobre? Obrażę się, jak nie wypijesz. Czuję, że to jest dla niego personalne. Jakby widzisz po nim, że on jest totalnie szczery w tym, co mówi i na pewno by cię nie oszukał. Masz takie... Czytasz go jak z kartki, po prostu dla... Wszystko mógłby olać, ale piwo to jest dla niego najważniejsza rzecz na świecie. Obiecujesz, że jak się napije, to mi dasz spokój? Tak. Opowiem ci historię. Nie powiedziałem, żebyś mi dał spokój. Dobrze, będę milczał jak... Już masz Wartę, będziesz pilnować, a nie gadać jak na treningu. Będę mógł patrzeć dalej. Dobra, to... Piję. Jak mocno masz głowę? Czy się tak tego postać? Znaczy się, jeżeli chodzi o baryłkę miodu, to spokojnie mogę opitolić. No ale to jest kufel piwa, więc tam, no luzio, nic się nie dzieje. Jest... rzuć sobie na... rzuć sobie na inteligencję i biegłość. No tak, twoja biegłość i plus twoja inteligencja. Mogę używać wtedy wskazówek? Potrzebujesz rzucić na się za każdym razem. Kurde, ja potrzebuję nawet inspiracji. Ty musisz zrobić akcję, żeby wiesz, jakby... Dobrze, ale to było kiedyś. 10. To nie jest najlepsze twoje piwo. Jest okej. Okay. Więc jest... Miód jest lepszy. O. Dobre piwo. Kolejny tydzień w więzieniu dla kości. Pada faktycznie zmrok i teraz mimo że jest ognisko, masz wrażenie, że jakby płomień, który się rozświetla, ma trochę ograniczoną widoczność mimo wszystko. Ty masz widzenie w ciemności, więc tam jakieś cienie w tle jesteś w stanie dojrzeć, drzew, wydaje ci się, że jakbyś ruch zobaczył, to też byś dojrzał, więc możesz rzucić sobie na percepcję, bo jesteś na warcie. Percepcja 14. Jesteś tam przy ognisku. Oni śpią. Lori gdzieś zniknęła, ale nasłuchujesz. Może ją słyszysz, może ją zauważysz. Obserwujesz, jak wygląda życie w tym lesie. Wydaje ci się, że coś chyba przeleciało gdzieś tam w oddali. Słyszysz te same dźwięki co kiedyś, jakieś w głębi lasu. Dinozaurowie. Może. Może słyszysz jakieś dźwięki pękania drzew. Nie słyszysz ruchu zbytnio. Wszystko jest raczej takie bardzo oddalone od siebie. I tak mija twoja Warta. Ogień lekko dogasa. Czy tu rzucasz drewno?
sekund, a udało ci się go podtrzymać. Kogo budzisz na następną wartę? Tak nagle spod mojego muchu jest takie... Dobre, dobre. Nienaturalny ten las. Kasjan! Twoja kolej. No, no musisz mnie ostro budzić. Ejo! Rzuć sobie na kondycję. To jest rzut obranny? Tak. Rzut obranny. 19 plus 4, 23. Och, musisz go trochę bardziej... O, ale matka! Ja mam tutaj wyczucie zagrożenia generalnie i jak to możemy sobie... Co masz napisane? Niezwykły zmysł mówiący ci, kiedy coś się dzieje nie tak jak powinno, dzięki czemu łatwiej ci uniknąć zagrożenia. No tak. To będzie w momencie jakby, kiedy może ci coś zaskoczyć albo coś będzie chciało... No tak jak teraz jesteśmy sobie odpoczywać. Tak, ty powinieneś wyczuć teoretycznie, okay, że coś jest nie tak. Dobra. Więc rzuć sobie na siłę. Spróbując budzić. 3. Kasjan jest nie do obudzenia. Śpi tak twardym snem, że jak sam nie będzie chciał, to nie wstanie. Zmień te kości. Gdzie ma inne kości? Zmień to do budy. Dobra, dobra. Więc no Kasjan się nie rusza, kogo buźrujesz dalej. Grobir, twoja warta. Udaję, że śpię. Udaję, że śpisz. Tak. Okej, okay. Rzuć sobie na intuicję albo na percepcję, jak wolisz. Percepcja. Dobry, 13. Czekaj, na oszustwo. Na oszustwo sobie rzuć. O Boże, z charyzmy. No to będzie, będzie ciekawie. 15. No cholera, ty śpi! 19 plus 2 oczywiście, tak? Bo to... czy nie? Tak, 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 19 plus 2, ale on rzucił 13 i takie... Kurde, co jest? Czemu obydwoje tak twardo śpią? Zaczyna mnie to martwić. Może nie żyją? Może nie żyją. Nic, siedzę na warcie dalej. Chociaż się wyśpią. Ale już cię zaczyna, może ten rzuć na kondycję. Dawaj. 13. Plus rzut obronny? A, bo to jest... rzut obronnego, na kondycję. No 13. 13 w sumie. Hmm? Tak, zaczynasz powoli przymykać oczy. Już twoja percepcja już nie jest taka sama. Ty w ogóle czujesz, że chyba nikt... Ty nagle masz takie... Chyba nikt nie pilnuje ogniska. Ty śpisz. Ty śpisz chyba też, co? Mhm. Jesteś czujna, czy raczej tak ukryłaś się, więc wylane? Nie, no jestem czujna też. Rzuć sobie na percepcję. 19. Czujesz, że chyba nikt nie pilnuje warty. Bo właśnie w tym momencie smaga cię sen i po prostu już takie plum. Słyszycie? Ja siadam z budy. Wstajesz? Rzuć na percepcję. Z utrudnieniem. Czyli dwa razy i słabszą kostką. A drugi rzut? Może rzuci drugi raz, no. Dobre kości, tak? Trzeba im ukraść. 6. 6. Nie za bardzo jesteś w stanie, jakby usłyszałeś coś i masz takie... Okej, okay, las, dobrze. Zostajesz na warcie? No, widzę, że nikt nie jest obudzony. Więc... Ja szukuję dalej. Odkładam mój... Będziesz spał w ogóle? Wyspałem sobie tak troszeczkę. Okej, okay, dobrze. Troszeczkę, ale tak jak czułem, że coś się dzieje, rzadka spian się rusza. Boże. Ten padł, widzisz, że on padł. Malak. Przykrywam Malaka mechem. I wdrapuję się na drzewo, opieram się o nie i z góry patrzę na wszystko. Rzuć sobie na akrobatykę. 12. Bez problemu. Twoimi umiejętnościami. Pach, pach, jesteś na drzewie. Obserwujesz, widzisz, że Malak śpi, zasnął, padł. Ten twardo chrapie. Rzuć, tak? Przypominam sobie o mojej cudownej lupie, którą ukradłam ostatnio. Więc przyglądam się korzy drzewa. Jest... rzuć sobie na śledztwo. Ale to szóstka to same jest. Same szóstki rzucasz. 11. 11. Nie jesteś biegła w znajomości jakby drzew lasu, ale widzisz, że faktycznie to drzewo jest niezbyt... Ta kora nie jest taka, jaka powinna być. Ona jest trochę taka
by to ładnie powiedzieć, nie, jakby miała strupki. I ta kora nie jest taka gładka, ładna, tylko jest taka trochę powyginana, trochę ma takie występy, jakby chciały gałązki wyjść, ale nie mogły, więc zostały w taki dziwny, pokraczny sposób zrobione. I to są takie małe i wypustki, i małe jakby deformacje tej kory. I ona jest taka, ona nie jest brązowa, choć przy tym świetle, które masz, jest to trudno określić, jaki jest jej kolor. Jest dość ciemny, więc... No dobra, no to ja sobie tak opieram się i sobie trochę strugam to drzewo. I zdrapuję sobie tą korę powoli. Okej, okay, dobrze. Rzuć sobie w takim razie na... Teraz jeszcze raz rzucisz sobie. Siedzisz już na tej warcie. No i sobie strugasz, czy obserwujesz, co się dzieje dookoła, nasłuchujesz. No, strugam i też popatrzę. No to możesz rzucić sobie jeszcze raz na percepcję, żeby już tak faktycznie na od razu... 13. Też słyszę dziwne dźwięki, ale nie czujesz jakby jakiegoś konkretnego zagrożenia. Jest ci nieprzyjemnie, bo jest niezwykle ciemno poza waszą granicą światła i rzuć sobie jeszcze raz na oszustwo. I tak patrzysz po wszystkich, którzy śpią. Widzisz, że Grimbir, jak ty miałeś na imię? Grombir. Gromobir. Grombir. Widzisz, że Grombir się wierci. I tak mnie twoja warta. Na spokojnie, generalnie. Nie czujesz się zbyt przyjemnie, ale też nie czujesz, żeby coś was obserwował lub próbował zabić od razu. I tak minie twoja warta. Kogo budzisz? To zaskakuje. Podchodzę do Grombira. I tak się schylam, odwracam i macham skrzydełkami, żeby wywołać wiatr i żeby na niego powiało, żeby się obudził. Czujesz, że ktoś na ciebie wieje. Otwieram oczy, generalnie. I a co się dzieje? Teraz ty. Co? Musisz nas pilnować. Czemu? Żeby nikt nas nie zabił. Ale nic się nie wydarzy. No nie, kolego, to już trochę trwa. Teraz twoja kolej. Ale po co? Można odpocząć. Gwarantuję, jest bezpiecznie. Dobra, jeżeli nie chcesz być na warcie, to musisz zebrać muchu i przykryć resztę. A po co macie koc? No nie, żeby nie było nas widać. A czemu szepczesz? No żeby nie obudzić ich. Patrzę na Kasjana. Twardo śpi. Patrzę na Malaka. Śpi tak, jak leżał. Nawet jakbym walnął ich, to by spali jak zabici. Dobra, twoja decyzja. Dobra, nie ma problemu. Wszystko będzie na mnie. Ja zabieram... Ale dziękuję. Proszę. Ja zabieram mój mech. Przykrywam się pod moim mechem. Może ci pomóc się przykryć. Nie, dałam radę. Tak, jestem przykryta pod moim mechem. Ja w sumie spałem pod swoim płaszczem, gdzie wiedzie, tak? Więc... Ty widzę takiego miśka leżącego. Co robisz? Pilnujesz tej warty, czy faktycznie idziesz spać? No, znaczy się, idę sobie... Tak... Jakby... Delikatnie kimam, tak delikatnie. Okej, okay. Rzuć w takim razie, to będzie z utrudnieniem percepcję. Masz zagrożenie, ale percepcja. Niekoniecznie... Tak, bo na tym polega obserwowanie. No co, chciałeś atletykę rzucić na patrzenie? 10? Masz wrażenie, że coś ogromnego przechodzi koło was. Mam wrażenie, że coś ogromnego przechodzi koło was. Wiele większego od ciebie przechodzi obok was. Po prostu. Mija was jakby, idzie w inną stronę. A co robi reszta? Jak się opatrzę? Śpią. Jak zabić? Teraz dopiero czujesz się obserwowany. Okej. Okay. Jakieś takie dziwne dźwięki badeli w tle słyszysz. Tak mija twoja warta. No dobra. To pospałem sobie. To już raczej nie spałem do końca. Obserwowałem sytuację. Kończy się, bo już stwierdzę, że też jest taki moment, że ej, ta dwójka była, ktoś jeszcze nie był na warcie. I minęły tak godzina, kiedy dwie godzinki twojej warty. Czujesz, że tam faktycznie coś może cię obserwowało, może nie, nie wiesz? Podchodzę do śpiącego Kaspiana. Śpisz? Rzeczywiście. Okej. Okay. Chcesz go obudzić? Chcę. Jak chcesz go obudzić? Czymś, jest czymś przykryty? Tak, zawinięty w kocyk. No, rozwijam go. Okej. Okay. Rzuć sobie na atletykę, a ty na kondycję z utrudnieniem. Okej, okay, z utrudnieniem. Jednak ktoś się szarpie. 7 plus
4, 11. 11, a ty? 7 w sumie. Ty no, odwinąłeś go, on padł i dalej chrapie. Okej. Okay. Alkohol mu zaszkodził. Porozmawiam sobie chyba z Malakiem, tak sobie myślę, co on mu tam dał. Próbujesz go jeszcze raz budzić? Tak po chwili. Dobra. No, w pewnym momencie jakby już za dużo interferencji z zewnątrz. Jestem wyspany na ranem. I masz takie... Cześć, już wyruszamy? Nie, myślę, budzisz wszystkich? Nie, myślę, że jeszcze chwilę posiedzisz w samotności. A, dobra, spoko. Ognisko też powoli zaczyna tak przygasać, więc jakby chcecie utrzymać ognisko, to jeszcze jest moment, w którym możecie go dołożyć. Tak. To rzucam, zbieram gałęzie. Absolutnie nie staram się w żaden sposób być cichy. Okej. Okay. Wiesz, badyl, pff, do ognia. Dobra, spoko. Rzuć sobie na jak percepcję. Jest garnek, to wiesz, tu jakieś jajko, coś, już się gotuje, podśpiewuje sobie coś. Spoko. Rzuć sobie na percepcję. Będzie grubo. 8. To będzie dobre śniadanie? Tak myślisz? Że jesteś na to gotowy i wydaje ci się, że nakarmisz wszystkich lepiej niż ten rosół. To jest twoje, to jest... je więcej jajek. Czy była fasola tam jeszcze może? Była, była. No i grzebiesz sobie i gotujesz, no i tak ci mija twoja warta. I dochodzi ranek. I czujesz na sobie taki wąski promień światła gdzieś tam wychodzącego. Robi się tak nad lasem, jest dalej ciemno, ale widzisz takie malutkie, delikatne promienie, które są lekko pomarańczowe, które się gdzieś tak pod takim bardzo wąskim kątem przebijają. Wwalę czymś metalowym w garnek i drery. A śniadanie gotowe, wyruszamy! Kiedy się budzicie, osoby, które były przykryte mechem, czujecie, że ten mech chyba się z powrotem przyczepił do podłoża. Nie mocno, ale zrósł się z tym, skąd został wzięty. Więc jak ty byłeś przykryty mchem, to masz takie... I jakbyś wyszedł z ziemi. Tak samo ty. No ja wybieram mój krótki miecz i sobie tnę ten... Tak, i czujesz, że właśnie on tak stawia lekko opór, ale wychodzicie, jakbyście was chciało coś wciągnąć pod ziemię. Ej, ale wiecie, że mamy koca, nie? Co? To się wydarzyło! Nie, to było też taktyczne, żeby się ukryć. Kamuflaż. Rozumiem. Ten las jest magiczny i wyście spali, ja was nie mogłem obudzić. I w końcu... Tak. Kto podał piwo Kasjanowi? Nie, no ja jestem wyspany. Wstałem bez problemu. No o tym właśnie mówię. No to chyba w końcu mnie też zmorzyło i zasnąłem. Czyli nie pilnowałeś nas? Masz śniadanie. Próbowałem was obudzić. Co tak pachnie? Co to jest? Spałeś jak kamień. Przegląd tak, tego, co jest. Nie, żeś marszy po mnie. Przepraszam, nie chciałem. A nie ustaliliśmy, kto ma warty po kim? Ustaliliśmy, nie pamiętasz? Nie piłem, więc pamiętam. No jak to piłeś? Nawaliłeś się jak nie wiem. Tak. Dlatego nie pamiętasz. Rzućcie na oszustwo! Ty na intuicję! Jakie kłamcy! Jakie kłamcy! Ja mam 20! Fuck! Ja mam 14! Nie, no to może strzegnie! Sam nie wiesz, co jest prawdą, a co nie. Jakby nie pijesz nigdy piwa, jeżeli są takie skutki. Już takie, olera! To jak oni dali radę. Nigdy więcej. Nigdy więcej. Jak oni dali radę po trzech kuflach. Nigdy więcej. Czy to był długi odpoczynek? Tak, to był długi odpoczynek, więc odzyskujesz wszystkie swoje, że tak powiem, komórki czarów, więc wszystkie czary jakby ci się odzyskują. Mija ten dzionek sobie wam, jakby... Ruszacie dalej, czy co robicie? Tak, tak, no jak tylko... A, miałem powiedzieć ci, żebyś rzucił na zręczność i na biegłość. Zręczność z biegłością, po prostu. Bo rozumiem, że umiesz gotować. No, oczywiście. No, ale może jednak się do końca nie wyspałem, bo tylko 9. To nie było aż tak dobre śniadanie. Było, bo było zrobione w garnku po rosole, więc ta jajecznica przeszła twoim rosołem. Z jednej strony była dobra, ale z drugiej, kto smaży jajka w rosole? Z kośćmi w ogóle, i masz takie, okej. No Kaspian nie urywa. Co robisz? Ja nadawam swoje 10 jagód, bo one żyją przez 24 godziny. Więc na razie nic nie robię. Kto prowadzi? Ruszacie dalej? Kto prowadzi tą ekipę? To jest pierwszy. Wymownie patrzę się na ludzi lasu. Czy ja wyglądam na człowieka stwora z lasu? No, z miasta na pewno.
Nie. Mamy druida, niech idzie. Dobra, idę przodem. Okej. Okay. Rzuć sobie na sztukę przetrwania. Dziewięć. Jest ciężko, to nie jest twój ulubiony las. Wiem, jest nienaturalny. Dla was... Macie lekki zawód, patrząc na to, jak druid próbuje się przedzierać i robi to bardzo koślawie. Macie takie, no może to są sztuki druidowe, może tak to ma. Może on nie chce zniszczyć tego lasu. Tak, umijam te gałązki. No, więc jakby on jakoś tak się przedziera, trochę czasami bardzo koślawie, a my tak, nie no, chyba wie co robi, nie? Idziecie za nim. No dobrze, i co robicie? W takim tempie to my niczego nie znajdziemy. Możesz prowadzić, jak chcesz. Mówię ci, ta ścieżka jest najlepsza. Ja wiem, że ty chyba znasz się na naturze, więc wiesz... To nie jest naturalny! Las to las. Ja się rozglądam, szukam tego kasztana, kasztanu. Rzuć sobie na percepcję. Ty się rzuć na inteligencję. Mój najlepszy ten, 16. Nie? W ogóle... Okay. 15. Karaj mnie dalej. O, ale wolność teraz. Dobrze. 18. Chwilę kminisz i masz takie... Moment, jeżeli to ma prowadzić do druidowego lasu. W gaju. No bo to ma sens, nie? I tak sobie kminisz. To my, druidzi, robimy... Mamy ten swój język, nie? No. I w sumie to, jeżeli byśmy chcieli zrobić jakąś taką wskazówkę, to byłaby druidowa. W tym czasie, jak ty kminisz, że jeżeli jakikolwiek druid chciałby zaprowadzić cię do swojego gaju, musiałby napisać i robić znaki w druidowym, ty masz taką rozkminę, ty no faktycznie nie ma tu drzew. Co się kasztanowców, w ogóle, przecież to jest takie popularne drzewo, no cholera widzielibyście. I tak ładzisz sobie i widzisz coś, co jest dla ciebie coś mega dziwnego, widzisz kamień. A na tym kamieniu jest mocno odciśnięty liść kasztanu. Krzyczę, że znalazłem coś dziwnego. Druidzie, malaku. Ktoś tu odciska kasztanowce w kamieniach. To może być ten druidyczny znak? Rzuć sobie. Goddammit. Na... Wow. Na? A, czekaj. Ja ci zaraz powiem na co. Niech to będzie... niech to będzie czysty... Jakby... Rzuć na mądrość sobie. Rzuć na czystą mądrość po prostu. Wow. 11? Dobra, biorę mój punkt inspiracji. Okej! Okay. Wow! Się może? Jedynka! Masz takie... No, to trzeba byłoby przemyśleć. Idźmy dalej, jak to się powtórzy, to wtedy będziemy mogli się zastanawiać, czy to jest to. Więc, ale masz takie... Zgłupiałeś! A jeżeli to jest to, a jeżeli to nie jest to... Nie, to nie może być to. To jest za proste! Druidzi robią bardziej skomplikowane rzeczy. Staje księgowy. Więc jakby dla ciebie coś dziwne, ten liść nie jest położony tak, jest położony w ten sposób. I ten środkowy listek pokazuje ci kierunek. Teoretycznie, możesz wydedukować to. Okej, okay, dobra, ja proponuję iść tam. Wskazujesz tam. No i pokazuję im, że ten liść się upada w tą stronę. Ja zdaję sobie sprawę z tego, jak źle mi idzie. Czy jestem w pełni przekonany, że wiem, wydaje mi się, twoja postać ma takie, znaczy przez ten las, przez to jak to wygląda i przez to, że to nie jest naturalne, po prostu jest ci tak bardzo niekomfortowo, że jakby ty wiesz co robisz, ale nie możesz w ogóle się skupić na tym. Jakby czujesz, że coś odwraca ciągle twoją uwagę, że moment, ale jak to, przecież nie ma kasztanowców, nie, dobra, na pewno gdzieś ktoś napisał jakiś znak. Jeżeli to jest ptaki. To, w sensie próbujesz walczyć, ale tak bardzo nie możesz się skupić przez tę aurę. Że wydaje ci się, że to może to nie być twoja wina, więc na razie pozwolisz, żeby poszło za flow, może zaraz się uspokoisz, pomedytujesz, trochę to potrwa. Więc sobie tak idziecie, jakby, więc a co robi reszta? Ja chciałabym jeszcze podejść do tego kamienia i przyłożyć rękę do tego liścia. Okej. Okay. A potem zapukać i zobaczyć, czy jest jakiś dźwięk, czy to nie jest może sztuczny kamień, czy to jest prawdziwy. Okej, okay, to jest prawdziwy kamień. Przykładasz, to liść jest jak kasztanowiec, faktycznie wskazuje jakby ten najdłuższy liść, nawet wydaje ci się, że jest dłuższy niż powinien. Środkowy i faktycznie, o no, to Kasper może mieć rację, nie? Jakby jest tu liderem, chyba wie co robi. Okej, okay, dobra. No, więc i podążacie tym śladem i idzie wam bardzo długo. Ten spacer idzie długo. Próbujesz znaleźć dalsze ślady? Czy też ktoś mu pomaga? Próbujecie też szukać tych
czegoś takiego, czy raczej szukacie czegoś innego? Znaczy, tak bardziej się nastawiam na to, co jest na dole, niż na górze, nie? Okej, okay. Dobrze. Ktoś coś jeszcze? No, jeżeli wiemy o... Kasper wyczytał, że to taki na dużym kamieniu coś, no to mniej więcej gdzieś tam się rozgląda, rzucam od czasu do czasu. Okej. Okay. Ty się rozglądasz, czy...? Ja uważam, że potrzebuję wsparcia, więc rzucam na siebie wskazówki. Dobra. I teraz co robisz ty? No, ja bym chciała latać sobie u góry i też się... Okej, okay. Wzbijasz się w powietrze? Mhm. Nie jakoś wysoko, ale... Nie, do korony drzew, rozumiem, tak jakby. Wzlatujesz i jest ci bardzo ciężko, jak wzbijasz się tak ponad wasze głowy, to to jest tak... Musisz mocno lawirować między gałązkami i nie jesteś w stanie się przebić przez poszycie, żeby w ogóle na przykład wlecieć nad las. On ci się wydaje dość duży, ale jak masz takie... Nie masz tyle siły. Rzuć sobie na rzut obrony na zręczność. Wy wszyscy rzucacie na... Tak, ty rzucasz i ty na przeszukiwanie, znaczy na percepcję. Ty na percepcję z ułatwieniem. Ja mam 19 w sumie. Ja mam 10. Bo mimo wszystko... Dobra, 12. 20. Okej. Okay. I rzuciłeś? 10. Ty powoli sobie szukasz, grzebiesz, kopiesz te kamieczki, no żołądź to nie jest kasztan, no, szyszka to nie jest kasztan. Ile rzuciłeś? 10. Przyglądasz sobie, przeglądasz, a nagle coś cię kopie w głowie. Widzisz, jak Lori tam próbuje przelatywać między tymi gałązkami. W momencie się zahaczasz i spadasz i ty masz takie, że ona spada centralnie przed tobą. Co robisz? Próbujesz się łapać coś? Po prostu patrzysz jak... Lori, wszystko pod kontrolą? Nie! Nie. Pomagam jej. Rzuć sobie na zręczność. Znaczy na atletykę, niech ci będzie. Niech będzie atletyka. 23. Ty robisz takie... On po prostu się łapie. Taka łada. I jest takie... Jest takie... W porządku. No to ja sobie przy okazji czyszczę skrzydła, bo są brudne od tych gałęzi. Widzisz, że jest tak jakby poharatana, patrzysz w górę, faktycznie połama kilka gałęzi, ale po szycie jest jakby też nietknięte i faktycznie tam jest mega gęsto na górze. Wy w tym czasie, ty idziesz swoim takim prostym myśleniem, no pokazał tam, idę tam i szukasz po kamieniach. Ty masz takie, nie, ja na pewno wiem co robić, to na pewno jest to. Przeszukam. I w pewnym momencie dochodzi do momentu, kiedy zderzacie się w tym samym miejscu i faktycznie widzicie tym razem nie kamień, ale odciśnięte na drzewie, w korze, ten sam symbol, który kieruje was trochę w innym kierunku niż wcześniej, ale jakby mniej więcej dalej. Idziecie tak jeszcze trochę, idzie, mija kilka godzin, a już zaczyna się zmieszkać, więc to jest jakby moment, w którym wy też po tych kilku godzinach, ale wiecie, że idziecie w dobrym kierunku. Już znajdujecie nie tylko i na kamieniach odcisk, i na drzewach, ale na przykład znajdujecie nieruszone przez nic strzałki zrobione z kasztanów, leżące sobie po prostu tak na ziemi. Na innym kamieniu też jest odcisk liścia, tutaj na drzewie, tu jest liść z odciskiem liścia przyczepionym do drzewa, więc ty masz takie, no tak, czemu nie wpadłem na to od razu, nie? A ty masz takie, najwidoczniej jestem druidem. Wiesz, jak się nazywa człowiek, który szuka kasztanów w kopalni? Nie. Druid. Idziemy dalej. Ale dlaczego człowiek rasisto? A, bo ty jesteś półelfem? Tak. Dochodzicie do momentu, kiedy trzeba rozbić kolejny obóz. Więc sytuacja jest bardzo podobna. W jakiej kolejności? Czy bierzecie warty w ten sam sposób, czyli w tej samej kolejności, czy chcecie rzucać, kto się przekona? Słuchajcie. Ja bym zaczęła od ciebie. Ja mam bardzo lekki sen, dlatego będę stróżował ostatni. Nie, koledzy, nie guźmy się na to. Mogę rzucić za przekonywanie? Przy ostatnich próbach, z tego co pamiętam, to Malak miał problem, żeby cię obudzić. Bo ja wiedziałem, że mam wyznaczone warty nad ranem i wtedy wstałem. Dobra, postanowione, zaszłeś pierwszy. Chcesz się przekonać, rzucę na przekonywanie. Jeżeli chcecie, że tak powiem, jeżeli mu nie ufacie, nie wierzycie, to intuicja, nie? Przeciwstawne. Niech będzie. Na perswazję. Na perswazję, tak, przepraszam, ja mówię przekonywanie odruchowo. 23. 17. 16. 23. Okej. Okay. Wy macie, no kurczę, przecież to jest Kasper, jak możemy mu nie wierzyć? No w sumie to miał jaki sen, nie? No może bo to piwo go zmogło. Bo to piwo mu zmogło. No kręci cholera strasznie. Tak. Budziłeś go tak długo, nie ma opcji. No dobra, niech ci będzie. Dzisiaj ty jesteś pierwszy, ja jestem ostatni. Dobra, to ja będę druga. Okej. Okay. Rozpaliliśmy ognisko? Rozpaliście ognisko. Pilnuję ogniska. Przed snem rzucam dobre jagody. Okej.
bo stare już się zepsuły. Rzucę na percepcję. Wszystkich zmogło. Las. Wydaje wam się przez jakiś czas, że nie... Jakbyście w ogóle się nie ruszyli. Jakby, gdyby nie te liście, to faktycznie byście mogli się zgubić. Bo one jakby kierują was w jakimś konkretnym kierunku i nie macie wrażenia, że robicie kółek, bo nie spotkaliście dwa razy tego samego znaku. I rzuciłeś? 17. 17. Podczas twojej warty wydaje ci się, że przez większość czasu jest spokojnie. Słyszysz te dziwne dźwięki z oddali, jakieś chrumkanie, jakieś takie... Zamknij się, tu się śpi! Jedyna rzecz, jaka zwraca twoją uwagę, ale nie jesteś pewien w 100%, czy to jest możliwe, czy nie, ale gdzieś tam daleko wydaje ci się, że coś się przesuwa, ale nie idzie w twoją stronę. O, lewo. Okay, i tak minie twoja warta. To następne. Ja. Ty delikatnie budzę Lori. Twoja warta. Jest mi bardzo trudno, ale wstaję. Ja już tego nawet nie widzę, bo już śpię. Widzisz, jak okazją cię obudził. Kocyk. Patrzę na ich torby. Zastanawiam się. Bardzo jest mi trudno. Ale potem nachylam się i patrzę, czy wszyscy głęboko śpią. I nie mam zamiaru niczego ukraść, ale co nieco się dowiedzieć. Okej. Okay. Co robisz? Najpierw grzebię w torbie Grombira. Okej. Okay. Czy masz torbę przy sobie, czy raczej tak położyłeś po prostu obok siebie? Pod głową. Pod głową masz. Okej. Okay. Rzuć sobie na ręczne rączki. Na... już ci mówię, na co? Na zwinne dłonie. 15. Rzuć sobie na percepcję. Percepcja. Co masz w torbie? Czego szukasz? Ja chcę po prostu coś zobaczyć, żeby o nim wiedzieć więcej, czy mogę mu ufać. On śpi twardo, on jakby nie zwraca uwagi. Ty normalnie próbisz, odchylasz, patrzysz, co ma. Co masz w torbie? Tuba z notatkami, gruby pled, no znaczy się, zestaw zielarza i trzy mikstury życia. Czytam ci notatki. Co masz w notatkach? Bo notatki? Możesz mi dać, żeby inni wiedzieli. Możesz powiedzieć albo dać, jak chcesz. Generalnie notatki mam związane ze swoim opuszczeniem, jakby... Odkąd wpuściłem wioskę, to tam mam swoje spostrzeżenia, że pogoda, że w trakcie podróży w kierunku czubka góry miałem na zadanie... Opisywałem generalnie, jakie zwierzęta spotykałem po drodze, że byłem w grocie, że tam spotkałem niedźwiedzi, niedźwiedzia z rodziną. Potem opisywałem sytuację, że nie mogliśmy przez śnieżycę jakby przez jakieś tam dobre kilka dni opuścić tej groty. No takie tam, no i roślinności trochę. Powiedziałeś liczba mnoga, to znaczy, że byłeś z kimś tam, tak? No, tak jakby powiedzieć, że z niedźwiedziem, tak? I tak jakbym gadał do ducha niedźwiedzia, tak? Okej. Okay. Odkładam notatki na miejsce. No i idę do kolejnej torby. Co na percepcję? Z utrudnieniem, bo jesteś skupiony na czymś innym. 11. Czyli prawie, jak masz utrudnienie, to rzucasz jeszcze drugą kostką. Tak, wybierasz dwa razy i mniejszy wynik wybierasz. 13, czyli 11, to jest mniejszy, już percepcja 3. No to jesteś skupiony na tym, co robisz, nie za bardzo zwracasz uwagę. Słyszysz, że są jakieś dźwięki w lesie, ale tylko idziesz teraz. Tylko idę teraz? No to tutaj, bo ten pan bardzo mocno śpi. No nawet nie musisz rzucać, on tak śpi, że wiesz, nic go nie ruszy, nie? Żebyś mu w tobie? Tak. Mam dwie torby, taką podróżną, gdzie jest pełno sprzętu takiego obozowego. Jakiś chubka, krzesiwo, kawał liny, jakiś materiał, koc. I taką przyboczną, którą zawsze noszę przy sobie. Tam znajdujesz drewnianą łyżkę, sakwę i 10 słoików z cholera wie czym. Jakieś maści, zioła. Bardzo mi się podoba twoja łyżka. Ale z bólem odkładam. No i idę do ostatniej torby. O, śpisz? Tak, śpię. Leży sobie rzucona. W torbie znajdujesz jakieś słoiczki z słodami, drożdżami, z jakimś chmielem, szyszki jakieś, pustą beczkę
i dziennik. Okej. Okay. Otwieram powoli słoiczek. Liżę ze słoiczka, zakręcam słoiczek. Co było w słoiczku? I otwieram dziennik. Słodkie rzeczy, drożdże, tak? Tak, drożdże. Polizałaś drożdże? Okej! Załasz okej! Ogój! Co się stało? Oh my god! No dobra. Czytam dzienniczek. Czy mogę się doczytać? To jest... Tak, zdecydowanie. Okay, czy widzisz, że jest dość skrupulatnie pisany? Z taką pewną perfekcją? Są daty, są dokładne miejsca, kogo spotkałem, o czym rozmawialiśmy, jakie rodzaje piwa tam piłem, z numerkami, które za wiele ci nie mówią, bo... Nie jesteś w stanie przejrzeć wszystkiego. Tak, dobra. Bo dotyczą piwa. To są takie, wiesz, rzeczy, które przejrzysz na szybko. Tak, widzisz informację o tym, że teraz byliśmy na uczcie i jakie tam piwo było, że wcześniej byłem w karczmie, jakie tam piwo było i że człowiekowi z tej karczmy trzeba będzie dostarczyć kolejny zapas piwa. Okej, okay, dobra. Odkładam i siedzę przy drzewie. Okej. Okay. To warto mi, ja generalnie raczej bez tego, bo to całe, co robiłaś, zajęło ci dłużej trochę niż myślałeś, że będziesz czytałaś notatki, więc twoja warta zasadniczo mija już powoli, wiesz, że już tak jest środek nocy, więc trzeba zmienić wartę. Więc kto bierze następną? Grombir. Budzisz się bez problemu? Nie. No to ja tak, podlatuję lekko do góry i tak skaczę po brzuszku. Rzuć na kondycję z utrudnieniem, bo i tak ktoś ci skacze pod brzuszku. O, rzut obronny. Rzut obronny. 15 plus 4 plus 2. Drugi raz rzucasz. Dobra. 15. 2 15. W sumie 21. 21? Tak, bo mam 4 plus 2 do premii. Śpisz? No. Okej. Okay. Odbijasz. Nie działa. No dobra, no to schylam się nieco i tym razem macham skrzydełkami i trochę też piasku przez to. No, czujesz, że ktoś na ciebie kopie piachem. Już się budzisz. Masz takie... Raz ty! I idę szybko pod mech. Ja się rozglądam, o co chodzi. Patrzę, czy ognisko jeszcze jakoś... Dogaca, bo nikt nie dorzucił poprzednio, więc już jest tak, wiecie. To jakby odkrywam się... Z putra troszeczkę się rozciągam i generalnie idę coś dorzucić, konkretnie mówiąc dorzucić. Mm-hmm. Okay. Hałasując to na tyle, ile potrafię, najlepiej. Dobra, okej. Okay. Obserwujesz w ogóle, co się dzieje na wyboru, tak. Czy masz takie... Tak. Znowu ci jakby trochę włącza ten taki twój... No tak, no dokładnie. Że jednak masz wrażenie, że może jednak to nie jest aż tak bezpiecznie, jak myślałeś. Więc rzuć na percepcję po prostu. Czy coś zwróci uwagę na twoją... Coś zwróci twoją uwagę. Sztorc, rzuć jeszcze raz. 11, super ognisko. Zajebiście, cieszę się. Super ognisko, las to las. Chodźcie do mnie, a was zaraz tu w tym lesie. I tak mija spokojnie twoje. Mam wrażenie, że nie musimy wystawiać wart. Nie musicie. Budzisz go? A już tak mi wiem, że już ten czas mija? No to... Dużo się na ciebie nie dzieje. Nic nie widzisz zasadniczo, nie ma nic, co zwraca twoją uwagę poza tym, że... Ogień płonie! Malak! No? Wstawaj! Twoja kolej. No dobrze. Wstaję. Siadam, patrzę na to ognisko. Duże to ognisko? Po tym, że dorzuciłeś kawał drewna, to masz takie... Nie muszę dorzucać! Powiedz... Ciekawe, czy zgaśnie przed naszym wyjściem. Zawijam się w skórę i... To jest naturalna puszcza, więc... Nie. Ten ogień dziwnie płonie. W ogóle teraz zwracasz uwagę, że ten ogień z tych drewnin płonie na lekko fioletowo. Jest pomarańczowo-żółto-fioletowy. Tak u spodu tego samego. Wiesz, jak są te niebieskie ognie, czasami jak palnik, to tutaj jak odpala się normalnie, powiedzmy, gaz w naszym świecie, to masz takie niebieskie. W tym miejscu, płonie, jakby gdzie się spala paliwo, czyli drewno, jest lekko fioletowe. Czy jakiś pusty słoik? Nie wiem. Masz? Mam. Czekaj, wrzućmy na to. Nie masz. To biorę moje najgorsze słody, jakie wziąłem ze sobą. Wysypuję. No. Biorę swój sejmiter. No. I mogę ten. I
zdzieram trochę kory do słoiczka, żeby zostawić to dla druidów. Dobra, spoko. Jasne. W międzyczasie sobie tam warpuję. Pilujesz, no to rzuć sobie. 8. Last u nas. Masz wrażenie, że jeżeli miałby coś was zderzyć, to już by was zderzarł, więc nie ma co w ogóle zwracać uwagi na to. Następuje ranek. Czujesz, że światło też bije cię po oczach, te promienie wchodzą. Budzicie się jakby bez większych problemów. Ty znowu spałeś pod mchem, prawda? Czujesz, że znowu cię tak jakby przykryło bardziej, że ten mech się od razu zrósł z ziemią, w której był. Tym razem nawet zwracasz uwagę, że masz na sobie taki mały korzonek na nodze. Okej. Okay. No to macham skrzydłami, żeby mech się odczepił. A co do korzonka, no to oglądam go dokładnie. Czy jest jakiś inny od normalnych korzonków? Nie, wygląda jakby to korzenie tych drzew. Tylko, że wyszedł z ziemi nagle. Okej. Okay. Próbuję go wyrwać. Okej, okay, rzuć sobie na atletykę. Dobrze, że nie na siłę bezpośrednio. A nie, na atletykę... O nie, no to mam jeden. Wyciągnęłaś nogę, ale nie jesteś w stanie wyrwać tego korzenia. Wygląda na mocny korzeń. Chłopaki! Wyciągnęłaś ten korzeń, więc takie pff, i wy takie, co się stało? No bo korzeń mi wyrósł na nodze. Umiecie go wyrwać? Ja się nie znam na korzeniach. Dasz radę i dotykam go, rzucając zaklęcie. Co teraz zaczął? Chcesz wyrwać korzeń najwidoczniej? Chcesz wyrwać ten korzeń? Ład ten korzeń! No dawaj, on jest magiczny. No mówię, no dobra, pomogę po sobie. Czwórkę. To jest tylko czysta siła, czy... To 20. Szarpnąłeś korzeń, ale widzisz, że on tam jest głęboko w tym, ale najprawdopodobniej, głęboko w ziemi, ale najprawdopodobniej prowadzi do drzewa, które jest obok was. Tyle. Co z tym korzeniem? No nic, miałam nadzieję, że nie wiem, jest jakaś moc, która z niego wychodzi, że sprawia, że tak rośnie szybko. Dobra, no to ja jeszcze badam to drzewo. Drzewo jak drzewo. Wygląda tak, jak wyglądało poprzednie, nie różni się niczym, wręcz jest jakby, to jest może inny gatunek, ale też jest taki lekko zmodyfikowany przez magię. No dobrze, gdzie idziecie? Idziecie dalej śladami? Idziemy dalej wskazówkami, no. Tak, ja myślę, że bez śniadanka spokojnie sobie pójdziemy. Nie no, odpitalamy suchy prowiant. Tak, w drodze. Mija kilka godzin spaceru, szukacie tych miejsc, już wiecie, czego szukacie, więc mniej więcej jakby kierujecie tym. Idziecie. Macie wrażenie, że to trwa wieczność, że nie jesteście tutaj dwa dni czy trzy, tylko już tydzień. Jakby jest dziwnie. I dochodzicie do momentu, kiedy nagle widzicie coś, co nie... co powoduje wasze zdziwienie. Po pierwsze widzicie słońce. Widzicie koniec... jakby granice puszczy, kilkanaście metrów od was są drzewa, pusto. Cholera, mam nadzieję, że się nie wróciliśmy. I rzućcie sobie proszę na percepcję. Mój ulubiony rzut. Ile? 1. Wow. 16. 9. 12. Okej, okay. Wy macie takie, o nie, wróciliśmy się, goddammit. Ty się przyglądasz trochę bliżej. Widzisz, że to nie jest koniec, skąd przyszliście, bo widzisz takie ogromne głazy, które są poustawiane w pewnej odległości od siebie. Musiałabyś podejść bliżej, ale może te kasztany, które was prowadziły, prowadzą was właśnie tutaj? Czyżby to było to? Nie wiem, ale tego dowiemy się w następnym odcinku. Cześć bohaterowie, czy dotrą do tego miejsca, do którego mieli dojść? Czy kości będą im sprzyjać? Czy nasz łotr oprze się od kradzenia i grzebania ludziom w rzeczach? Dlaczego to robi? Nie wiemy! Czy barbarzyńca przekona się do picia piwa? Co są za kamienie? Nie wiem! Dowiemy się za tydzień albo... w następnym odcinku, albo nie wiem kiedy, więc do zobaczenia! Pamiętajcie, żeby nas wesprzeć, bo bez was się nie rozwijamy, więc wszystkie lajkowania, komentarze i subskrypcje są mile widziane, bo wiemy, że nas oglądacie i lubicie nas, także pa! Cześć! Cześć. Pa!